Początek roku to okres podsumowań i snucia planów na nowy rok. Tak też jest podczas tradycyjnego spotkania noworocznego, które organizuje starosta powiatu kamiennogórskiego. Ten czas podsumowań to zaczyna się zawsze już na sesji kończącej rok i tak było też w tym minionym roku 2017, na ostatniej sesji jakby to podsumowanie rozpoczęto. A tym spotkaniem właśnie takim noworocznym zakończyliśmy. Co roku organizujemy takie spotkanie. Jak Państwo wiedzą, zapraszamy wiele osób. W tym roku też ponad 100 osób zostało zaproszonych. Taki przekrój społeczny, więc zapraszamy i pracowników naszych jednostek, tych wszystkich szefów przede wszystkim naszych jednostek powiatowych, dyrektorów, kierowników. Zapraszamy przedsiębiorców z terenu powiatu kamiennogórskiego, szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. No tak, aby ten przekrój społeczeństwa naszego kamiennogórskiego był jak najszerzej reprezentowany. Żeby, tak jak było mówione, podsumować rok, trochę powiedzieć, co w nowym roku będziemy robić. No i też podziękować za współpracę, za to wszystko dobrego, co się wydarzyło, bo do tego wszystkiego, co się dzieje na terenie powiatu kamiennogórskiego, każdy ten swój mały kamyczek przecież wkłada. W trakcie spotkania noworocznego senator Krzysztof Mróz zdradził, że wizytę w Kamiennej Górze w tym roku złoży prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Zaprosiliśmy pana prezydenta Andrzeja Dudę do odwiedzenia powiatu kamiennogórskiego. Data tych odwiedzin jeszcze nie jest znana, ale z tego co wiem, to pan prezydent wyraził chęć właśnie odwiedzenia naszego powiatu. Taką informację przekazała mi pani minister Marzena Machałek, że rozmawiała z panem prezydentem, że jak najbardziej możemy się go tutaj spodziewać. Kiedy będę wiedział jakieś dokładniejsze informacje, kiedy będę posiadał termin, na pewno to wszystkim przekażę. Zaproszę wtedy też mieszkańców do spotkania z panem prezydentem. No a my już w tym momencie się przygotowujemy, bo też na pewno będziemy chcieli jakieś elementy chociażby związane z obchodami stulecia niepodległości w związku właśnie z odwiedzinami prezydenta tutaj w tą wizytę wpleść, no bo tak chyba należy i wypada. A cóż więcej, no to zobaczymy. Jak będę wiedział bliżej tego już terminu, no to będziemy wszystkie informacje przekazywać. Na razie jednostki podległe starostwu powiatowemu w Kamiennej Górze zajmują się swoimi codziennymi obowiązkami. Powiatowy Urząd Pracy na przykład w ostatnim czasie zorganizował szkolenie dla pracodawców, podczas którego mogli oni poznać korzyści płynące z wykorzystania dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To jest zarówno szkolenie dla pracodawców, jak i dla pracowników. Szkolenia, czy inaczej, możliwość pozyskania środków, bo z tym to spotkanie dla pracodawców się wiązało, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, właśnie polega na tym, że mamy do dyspozycji w naszym Powiatowym Urzędzie Pracy środki, gdzie pracodawcy mogą aplikować o pieniądze związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji, jak i kwalifikacji swoich pracowników. To jest sprawa, wydaje się, dzisiaj bardzo ważna, bo wiemy, że trochę przeorientowanie nastąpiło tych zadań, które realizują powiatowe urzędy pracy. Już dzisiaj w zasadzie rzadziej pracodawcy korzystają z tej możliwości takiej, która kiedyś była jakby podstawowym zadaniem, czyli idą do powiatowego urzędu pracy po to, żeby znaleźć pracownika. No bo realia rynku się zmieniły, chociażby no, w związku z tym, że jak Państwo wiedzą, to bezrobocie już dzisiaj na terenie powiatu kamiennogórskiego jest gdzieś w granicach 7%, więc bardzo niskie, no bardzo niskie. I dzisiaj pracodawcy częściej niż po to, żeby znaleźć nowego pracownika, kierują się do PUP-u po to, żeby właśnie korzystać z tych różnych innych form pomocy szeroko tak rozumianej dla przedsiębiorców, które powiatowe urzędy pracy świadczą. I jedną z takich właśnie możliwości jest to, że mogą złożyć wnioski, te nabory są ogłoszone już, po to, żeby pozyskać pieniążki na szkolenie siebie czy swoich pracowników w wybranych zawodach,
w tych, które są ujęte jako te zawody na rynku deficytowe, bo to o to chodzi, tak? Żeby nie szkolić kogokolwiek, tylko żeby szkolić pracowników w tych zawodach deficytowych, czyli zgodnie z oczekiwaniami pracodawców na naszym tutaj kamiennogórskim rynku. Zachęcam do tego, żeby te wnioski składać, bo wszystkie pieniądze powinniśmy wykorzystać. To jest ważne, żeby ich potem nie oddawać, bo to przecież jest korzyścią tutaj dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Tych form jest zresztą dużo więcej różnych innych, które PUPy organizują i ze wszystkich form należy korzystać, jeżeli są możliwości subsydiowanych tych różnych form zatrudnienia, czy poprzez staże, czy poprzez roboty interwencyjne, czy jakichś innych związanych chociażby z dofinansowaniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, to ja bardzo wszystkich zachęcam serdecznie i pracodawców, i tych, którzy jeszcze dzisiaj nie są pracodawcami, ale osobami, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności, żeby się z PUP-em kontaktować i te wszystkie możliwości wykorzystywać, bo to jest ważne, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby wszystkie dostępne środki wykorzystać. No, co roku, tak jak Państwo wiedzą, staramy się naszym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, czy policji, czy straży, pomóc w zakupie czegoś. No, z reguły są to pojazdy. Tak też stało się w minionym roku, gdzie policja przy pomocy dofinansowania wszystkich samorządów z terenu powiatu kamiennogórskiego zakupiła nowy radiowóz. I bardzo dobrze, no ja to podkreślam jakby co roku, że nasza współpraca z tymi służbami uważam, że układa się bardzo dobrze. Myślę, że w drugą stronę oni też tak to oceniają. I jak nie pomożemy kupić straży pożarnej coś, też z reguły to jest pojazd, no to pomożemy policji. W tym roku takie plany też mamy, żeby jakąś służbę dofinansować. Zobaczymy, może się uda obie nawet, no bo to jest potrzebne, no to służy tutaj nam wszystkim, także myślę, że sprawa zrozumiała i bardzo się cieszę, że tak to wygląda i bardzo się cieszę, że wszystkie samorządy na terenie powiatu też tak do tego podchodzą.